jest możliwe, trzeba kupować na miejscu, trzeba zatrudniać lokalnych ludzi, dlatego że zatrudniony Afgańczyk przynosi dochód swojej rodzinie. Ta rodzina jest duża, zazwyczaj 6, 7, 8 osobowa, albo nawet jeszcze większa, bo czasami jedyny facet w rodzinie utrzymuje nie dość swoją żonę, dzieci, to jeszcze brata i jego rodzinę, albo matkę i ojca, i jakby czasami jeden dochód ratuje jedną rodzinę, więc trzeba właśnie to robić, trzeba kupować rzeczy na miejscu, a nie sprowadzać z Polski, dlatego my w pracy z młodzieżą w szkołach, jeżeli mamy takie sygnały, że szkoła chciałaby kupić kredki, przybory papiernicze albo jakieś inne i wysłać do Afryki albo wysłać do Afganistanu, to jest to bardzo zły przykład pomocy według jakby naszych standardów. Jeżeli chcą jakikolwiek wspomóc, już no, coś zrobić, zebrać czy wysłać, to najlepiej raczej pieniądze zebrać i przekazać, tak, organizacji, a nie wysyłać. No właśnie dlaczego? No, dlatego, że pomagamy tamtejszej ekonomii. Kupując właśnie wszystko tam, wspomagamy też lokalnych małych przedsiębiorców i to jakby to wszystko ma przełożenie. Podczas gdy na przykład no, Unia Europejska albo Wojsko Polskie, nie tylko Polskie, cały ISAF jakby powiedzieć, nawet papier toaletowy jest sprowadzany do bazy z Polski. Jakby, no, ja rozumiem, że oni mają jakieś procedury, standardy swoje własne, ale to jest, nie mamy wtedy na myśli tak naprawdę pomocy temu krajowi, tylko jakby no, robienie biznesu na wojnie, na katastrofie humanitarnej. A ja mam jeszcze takie pytanie, ile kosztuje wywiercenie stóp w Sudan? Przyjmujemy średnio, bo to oczywiście zależy, wszystko zależy od głębokości tej studni, od części użytych, jakby tam jest dużo rzeczy, które się bierze pod uwagę, ale uśredniona studnia w Sudanie na jakieś tam 50 do 70 metrów to jest około 45 tysięcy.